liczyć po angielsku. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, brawo! Brawo! Do młodego emeryta. Paweł, a co jeszcze się tam uczycie, powiedz? Jedzie pociąg daleka, na nikogo nie czeka. Tądu to zyła stawy, zawies nas do Warszawy. O, pięknie! I się nie boi, patrzcie, i się nie boi. Dziadek uczy. Paweł, a powiedz mi, a kolegów masz w przedszkolu? I kolegujesz się z wszystkimi, ja? Koleżanki też? A zgłobiasz trochę? Czy że nie grzeczny? Jesteś grzeczny, aha. Dobry. Pewne, babcia? Grzeczny jest, ja? Ooo, zamiast w książki patrzeć, ja? To za dużo na bajki patrzysz. Ja tak, nie chcę oglądać, bo patrzę na bajki. A to dobrze, bo tam głupoty go dają. To na dziennik nie musi patrzeć. To lepiej na te bajki. Pawełku, obiecasz mi, że za rok zaś tu będziesz. Ja? I zaś jakiś wierszyk powiesz. Policzysz. Prezent do mnie masz, ja? No to fajnie, no to bardzo ci dziękuję, jak coś żeś przygotował. Mądrość po babciu, za mnie po dziadku. Inteligencja, mądrość. No wszystkiego najlepszego ode mnie do ciebie. Na te święta, na nadchodzący rok. Wszystkiego dobrego. Teraz jeszcze prezent ci dum, teraz ode mnie. Proszę bardzo.